Witam, witam. Kolenda pali truje. Mówiłem wam, mówiłem. Mówiłem wam! Będzie też do zgarnięcia but z podpisem, koszulkę meczową. Hop. Da, 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 da. Chyba tak. Pali truje. Siema YouTube, Grawo z tej strony, kolejny materiał z cyklu wyjazdy. Jesteśmy w Wrocławiu, jechałem tutaj na kolejny mecz Śląska Wrocław kontra Legia Warszawa i jedziemy na halę, zaraz, za 5 minut, ze specjalnym gościem, z którym naprawdę jaram się, że będę jechał, a on zaraz wyjedzie. Nie, stąd nie wyjedzie. Gdzieś tam z garażu i zobaczycie, kto to będzie. I to jest ten gość. Witam, witam! Siemano! Tutaj, z tego co się orientuję już, no, macie halę treningową. Tak, brzmi to strasznie, ale to nie jest tak strasznie, jak się wydaje, bo... Ty jesteś jako mówiłem jestem sobą. Bardzo, no. Nawet no i co? No i wszedłem po prostu i... Wszedłem gościa, nie? Z takiego szczupacza. O, proszę. Powiedz, to jest malutki. Na pewno nawet nie mieli mnie na scoutingu, nie? Przed meczem, no. Nie? Chyba tak. Ogólnie jak samo poczucie? Takie jak wstałeś rano. Bardzo dobre. Ułożenie. Bo często jest tak, że czasem się wstaje i wie, że po prostu ma się ten dzień, a czasem... Nie, nie, powiem ci właśnie jak to u mnie działa, to w ogóle czasami czujesz, że nie możesz wstać z łóżka. Okej. Okay. Później jest, czujesz się jak król, nie? No. Wstajesz jak król, a czujesz się potem jak... Coś w tym jest. Powodzonka, wszystkiego dobrego, widzimy się na meczu. Dzień. Słuchajcie, mam znowu idealny timing, jak podjeżdża autobus. Dotarliśmy już na halę i słuchajcie, nie spodziewałem się, że z Łukaszem tyle będziemy gadać. I to jest taki naprawdę spoko, w porządku gość. Tej całej rozmowy nie będziecie widzieć, tylko całe urywki. Materiał z Łukaszem wrzucę na kolejny materiał. W kolejnym filmiku zobaczycie za kilka dni. Całą rozmowę, chyba z 40 minut gadaliśmy. Bardzo długo. Prawie przez cały przyjazd tutaj. Więc dotarliśmy na halę, zawodnicy już przyjechali, idziemy wejść. Alright, the streets, yes. Witam w moim Wrocławiu na meczu mojego Śląska. Dzisiaj pokażemy Piotrkowi, jak się bawi Wrocław. Pierwszym koszykarzem dzisiaj na parkiecie, o ile mnie nic nie ominęło, był Jakub Nizioł, który sobie ćwiczył rzutówkę, rzuty. Także jadąc samochodem. Też się mijałeś, także pozdro Kuba. Był szybszy ode mnie w tym korku. Czy ja tutaj kiedyś skakałem? Chyba nie. Bo byłeś już na meczu Śląska i skakałeś na meczu Śląska, ale na hali Orbita, bo to jest taka sytuacja, że Śląsk jak jest opcja, tu jest dostępność, to jest tutaj rozkładany parkiet, jak widzicie. I on tutaj po prostu jest okazjonalnie. Dotarliśmy już na halę i wyniki z poprzedniego konkursu, gdzie była do wygrania piłka. Będą za niedługo, ale teraz. Mam jeszcze kolejną fajną rzecz. Koszulkę meczową od WKS Śląsk Wrocław, na której zbierzemy wszystkie podpisy, autografy. Rozgrzewka. Pierwszym naszym bohaterem będzie Łukasz. Gość mi mówi, że jestem mały, serio? No. Ja jeszcze chyba pamiętam, jak kiedyś w Kaliszu w turnieju zaczynałeś, ja tam grałem 3x3 i tam zaczynałeś. Bo jestem spod Konina i tak? Byliśmy tam z chłopakami w Kaliszu na 3x3, a ty dopiero zaczynałeś. Tam mówili wszyscy, że o, bo nawet nie więcej, no 7 na temat. No witam. Co tam? Proszę autograf. Słuchajcie, w piątek oglądałem mecz z numerem 7. Mam nadzieję, że dobrze wypowiem. Arciom. Co goś robi z miejsca, w ogóle ładuje takie paki, takie akcje. Drugi szart normalnie, serio, aż się jaram. Idzie po autograf. Ale moi drodzy, to jeszcze nie koniec, ponieważ będzie też do zgarnięcia but z podpisem Łukasza Koszarka.
Idziemy. Po autograf. Ale tak jak Wam wcześniej wspomniałem, mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Do zgarnięcia jest też koszuleczka WKS Śląsk Wrocław z autografami, hop, rozmiar XL. Wystarczy, że w komentarzu pod tym filmem napiszecie, kto zdobędzie złoty medal w Energa Basket Lidze. Ale to jeszcze nie koniec, ponieważ mamy coś jeszcze. Dawaj, rzucaj, Basia. Mamy buta z autografem Łukasza Koszarka, legendy. No i napiszcie po prostu w komentarzu, czy wolicie buta, czy wolicie koszulkę. Do dzieła. Słuchajcie, czasem jak nagrywam niektóre rzeczy i Basia ma dobre pomysły, to ja ich potem nie potrafię... O! O! KO Streetball! Witamy! Siemano! Siemanko, pozdrowienia! Kto wygra mecz? Lepszy, ale bardziej kibicuję Śląskowi. Dyplomata, to się ceni. Tak jest. A propos dyplomata, byliśmy ostatnio we Włocławku, dlatego słuchajcie, ja wiem, że nie każdy może chcieć tą koszulkę, także podsumowując, mamy buta z autografem Koszara, piszecie koszulka śląska, but z autografem Koszarka i kto zostanie w tym sezonem mistrzem, piszcie w komentarzach i nie zapomnijcie, która drużyna, dlaczego i jaka nagroda Was interesuje. O tym wcześniej wspomniałem, że ja nie dałem rady tego powtórzyć i powiedzieć. Ogólnie jest często tak, że koszukarskie koszulki z logo jakiegoś zawodnika i tak dalej jest takie cringe'owe po prostu. Jordana fajnie wyszło, ale wszystko co innego, podobnego jest po prostu średnie. Ale te koszulki, Ernie Zioł, serio tak siedzi to, no jara się tymi koszulkami. Niestety je wszystkie wyprzedały, więc muszę czekać, ale to jest serio dobra koszulka. Podoba mi się i nosiłbym. Kasper mnie rozpozna, pozdrawiamy. Kto wygra? Śląsk. Iloma? 10. A tata jak uważa? Tata jak uważa? Przyjechaliśmy kibicować, mam nadzieję, że Śląsk też wygra. A różnica punktów, ciężko powiedzieć. Dzięki. Zwycięstwo dla Śląska. Dzięki bardzo. Te buty w tej kolorystyce Kobe 8 to jest... niespotykana rzecz w ogóle, to jest wow! Początek serio na Kozaku, chyba 14-0, masakra, 29-19. Śląsk bardzo mocno wszedł w ten mecz, bo wygrał pierwszy, jest 1-0, więc nawet zawodnicy rozmawialiśmy przed meczem, mówili, że będzie tak konkretnie, no ale jak odjechali 14-0, no to dalej mamy drugą kwartę, 10 punktów przewagi dalej dla Śląska. Już mniej, ale taka ciekawostka, Legia w pierwszej kwarcie rzucała bardzo dużo za trzy i w ogóle prawie nie trafiali, nie oddawali rzutów za dwa. Śląsk rzucał za dwa i trafiał, także z tego też się brała różnica. Także nie zawsze za trzy, zapewne za dwa. Piotrze, proszę powiedz, jak Ci się podoba atmosfera w hali mistrzów aktualnych Śląska Wrocław? O, znowu kibice pozdrawiają sędziów, no słuchajcie.
Jest konkret, jest konkret. Ale teraz poster wleciała, tego nie nagrałem. Ale jak przybliżysz kibiców, tam stąd mama właśnie. Ale pak zaraz. Zabierz mnie na mecz do pana Michela! Pana Michela w domu! To może być Michel! Ale ja żartuję, to nie jest fake, ja po prostu żartuję, słuchajcie, to jest z dystansem, to nie jest w ogóle hejt. Dobra, mamy half time i dwa tygodnie temu był konkurs rzutów z połowy. Gość trafił i wygrał 10 koła. Dzisiaj mamy to samo. No i zobaczymy, co się tam wydarzy zaraz. Mamy, moi drodzy, half time. I niestety, jakieś 5 minut przed końcem tej kwarty, Kuba Nizioł zderzył się z kim się zderzył. Niestety źle to wyglądało, bo mocno zahaczył barkiem. Wyszedł już z hali i nie wrócił do tej przerwy. Więc mam nadzieję, że wszystko git, Kuba, i wszystko git, mam nadzieję. Legia dalej próbuje rzucać za 3. I teraz 10 punktów jest różnicy. Mieli też dużo rzutów osobistych, które w miarę trafiają, bo mają 10 na 13. I wydaje mi się, że zaraz się dojadą i będziemy na styku jechać ten mecz do końca. Trzymam kciuki, mam nadzieję, że Kuba wróci, bo bardzo ładnie rozpoczął ten mecz. Rzucił chyba z 5 punktów na sam start pierwszej kwarty. Także no, mam nadzieję, że tylko wszystko nie wyglądało, ale jednak to było gdzieś na tkankach. Fizjo mu dopomoże i że zaraz do nas dołączy tutaj na parkiecie. Pozdrawiamy Marcina, byłem, korzystałem. Dziękuję za pomoc. Wizja Śląska oczywiście. Dokładnie. Zdjęcie? Pewnie. Ja też mogę? Czy ja mam uznaję grabo? Jeszcze raz. Grabo? No, no oczywiście, że jest grabo. Transmisję prowadzi. Dzięki. Zrób mi też. Ile punktami wygra Śląsk? 10. Okay. No, wydaje się, że 11, 12. Tak może być. Nawet nieważne, iloma punktami, ważne, że wygrał. No, okej, okay. Dzięki bardzo. Tajny jest kolega w koszulce Taja. Który ma koszulkę Taja? Nie widzę. A, czapeczka, siemano. Dobra, dawaj. Pół serio, na poważnie, jak spotykacie kogoś znanego, jakiegoś sportowca czy coś, bo ja też to często o nich słyszę, to jak rozmawiam z Piotrkiem albo widać, że się o coś kłócimy, no to nie podbijajcie albo Piotrek je kotleta, ale jak gdzieś stoi, to nie stójcie się tak i nie patrzcie, że my czujemy, że na nas patrzycie, ale no oglądacie nas, czy o co chodzi, tylko już jak jest ten moment, że można podejść, to śmiało podchodźcie, bo to ułatwia, bo takie niezręczne sytuacje też są obciążające dla tej osoby, no bo wiecie, Piotrek tak stoi, no i on nie wie, czy wy go rozpoznaliście, czy po prostu ma coś na twarzy generalnie. Dlatego to nagrałem, specjalnie odwróciłem kamerę i to nagrałem. Ale to, co Basia powiedziała dokładnie, wiele razy, słuchajcie, lepiej iść i usłyszeć odmowę, niż potem myśleć, a może zagada, może lepiej naprawdę iść, zapytać się i usłyszeć lepiej odmowę. Nie mówię tutaj o autografa, ale ogólnie o cokolwiek, jeśli chcecie kogoś zapytać albo pogadać, niż potem żałować tego. A jeszcze gorzej żałować, że się nie spróbowało. Na przykład bylibyście gdzieś, gdzie był jakiś koszykarz NBA, czy ktoś, kogo bardzo lubicie, a się wstydzicie, nie podeszliście, później siedzicie w domu, widzicie, że ludzie wrzucają z nim zdjęcia i wam głupio. Ja tak wiele razy miałam, się wstydziłam, bałam, a później żałowałam, że jakby się nie odważyłam i nie mam tej pamiątki, cokolwiek by to nie było. I pozdrawiamy ziomka w czapeczce Taja u Findena. W sumie też miałem, nie jestem sobie w stanie przypomnieć, z kim ty był, ale miałem chyba dwie takie sytuacje,
gdzie Basia mi powiedziała, no idź, idź, idź po to zdjęcie i poszedłem i potem faktycznie mówię, kurde, warto było, nie? Więc no. Kolenda pali truje. Mówiłem wam, mówiłem! Mówiłem wam! Mówiłem! Panie Piotrze, ależ wyczucie, ale komentarz! To jest to! Tak właśnie! Gramy! Także mamy 71-57 dla Śląska. Cały mecz prowadził Śląsk, wygrał Śląsk, czyli mamy 2-0 w tych półfinałach. Kolejny mecz w Warszawie. A jak chcecie kupić bilety, to są chyba jeszcze ostatnie, bo speaker coś mówił, także... A wiecie, ile punktów ma Śląsk? 71! A, to Magic! 7-1! A, to Magic! 7-1 to Wrocław, ale Magic też! Nie. 71 to Piotruś kierunkowy do Wrocławia i nawet Sitek ma 7-1, wiozę się pomału, bo to jest Wrocław. Dobra, pozdro Magic, sorry, zapomniałem twojego numeru. I didn't get information, honestly. Seems that, you know, he cannot play for this game, but we're gonna take care of it and prepare him for the next game, but I don't know. Kuba is very important player for us. He gave us, you know, a lot of actually different type of dimensions, you know, size, shot, penetration, and actually, you know, on this playoff, I have to give him a credit. He started playing better defense, so we need him. But this playoff, injury is a part of it. And by the way, you know, I get used to it since I came here. Everybody was injured, so that's why I hope he'll be back because I need, you know, a full roster for every single game. Dobra, zostaliśmy jeszcze na konferencji prasowej. Basia zadała pytanie odnośnie Kuby i w sumie nie dostała, znaczy dostała odpowiedzi, ale no nie wiadomo. Trener nie ma jakiejś informacji, a w takim przypadku wydaje mi się, że brak informacji to może być dobra informacja i po prostu z tego, co powiedział trener, wynika, że no Kuba coś tam się wydarzyło i jakby wrócił na ławkę i już nie wychodził i go doprowadzą do przydatności na kolejny mecz, bo jak najbardziej jest w zespole potrzebny i trener potrzebuje pełnej drużyny i że to są play-offy i to jest sport kontaktowy, więc no zdarzają się kontuzje, które cię no normalnego człowieka by wykluczyły, tak? Ale sportowcy jadą dalej, no bo to są play-offy, to jest walka już o medale. Dobra, patrzymy, co tutaj się dzieje. Ale to jest niesamowite. Byliśmy tutaj ile? Ile? 40 minut temu był mecz? No jakoś tak. I patrz, i normalnie jaka to jest w ogóle zmiana? Zero światła, cisza. Niesamowite. Bo jak ktoś ogląda, to jak są mecze Śląska, na przykład teraz te play-offy i tak dalej, albo nawet w sezonie, macie możliwość zrobienia sobie wycieczki albo chcecie i grają właśnie na hali tutaj, to ja polecam przyjechać, dlatego że nie dość, że to jest wpisane na listę UNESCO, jest to takie bardzo dużo ludzi, którzy się interesują architekturą i tak dalej, no to jest to dla nich wow, sama ta budowa i historia tego budynku. Obok jest też tutaj iglica. I obok jest naprzeciwko zoo, z drugiej strony macie fontannę. I na to... w ogóle nawet jak przyjedziecie tutaj, zaparkujecie auto tutaj, to możecie wyskoczyć i wiele fajnych miejsc zobaczyć. I na tą iglicę wchodził... Poczekaj, wejdziałam to. Zapomniałem jak się nazywa, ale ten youtuber, który wspina się na wszystkie te wieżowce i tak dalej. Wszedł na to, policja od razu przyjechała. Pozdrawiamy Duzersa. Ciekawostka, Duzers też lubi koszykówkę, także są żużlowcy, którzy też lubią kosza i obczajcie sobie Kevlar kac praworyny. A co na nim jest? No, obczaj sobie też. O, to wrócisz chętnie. Do tego. Chętnie obczaj, zaciekawiłem się. Witam w kolejnym dniu, witamy. Wczoraj nie dograliśmy w ogóle rozstrzygnięcia, kto zgarnia piłkę z autografami, więc dzisiaj to nagramy na pięknym boisku i idziemy właśnie na boisko. Dobra, biorę się za drukowanie wszystkich komentarzy, było ich ponad 150, także mega dziękuję za taką aktywność. Robiłem screeny, wrzuciłem to na stronę, wyszło 7 stron i zaraz to wszystko wydrukuję, wytnę, potem wrzucimy do pudełeczka i ktoś to wylosuje. Zobaczymy kto.
Tak jak wcześniej widzieliście, spisałem wszystkie wasze komentarze i zobaczymy, kto zgarnia piłkę z autografami Kinga Szczecin i Anwilu Włocławek. Żeby nie było, hop, patrzcie jaka zajebista. A. Da, 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 da. No, lepiej się nie da, dobra. Otwieramy. Hop. Trochę wypadło. Dobra, zgarniamy. Mamy komentarz. Patryk Stolarczyk. Malik Williams, bardzo atletyczny zawodnik, umie bardzo dobrze blokować, co pokazał w meczu z Kingiem. Mimo, że ma 2,11 cm wzrostu, to ma dobry rzut z dystansu, potrafi zebrać 10 piłek na mecz. Bardzo go lubię za to, że żyje z kibicami. Pozdrawiam! Patryk, gratulacje. Odezwij się do mnie na Instagramie z wiadomością, z adresem. No i co? Gratulacje, kurde, fajnie to wyszło, powiem wam. Jaram się. Właśnie mi teraz dopowiedziała, żeby nie było. Hop. Hop, i teraz uwaga, to jeszcze nie koniec. Ale pamiętajcie, że w tym materiale też mamy dla was małą niespodziankę, ja bym powiedziała małą, wielką niespodziankę. Jest koszulka meczowa Śląska-Wrocław z autografami zawodników. Widzieliście, nie było łatwo je zabrać przed meczem, ale Grawo dał radę. I but z autografem koszara, więc... Pamiętajcie, w komentarzu piszecie, kto według ciebie zostanie mistrzem tego sezonu Energa Basket Ligi oraz jaka nagroda was interesuje. Czy wasz komentarz gra o buta z autografem koszarka, czy o koszulkę z autografami koszykarzy Śląska Wrocław. Do dzieła! Dokładnie tak miało być to powiedziane, ale Basia powiedziała to szybciej. Więc mam nadzieję, że podoba wam się ten materiał. Jeśli tak, to zostawcie łapę w górę, suba. Słuchajcie, oficjalnie koszarek w tym sezonie zakończył karierę kadrową, więc taki but z tego roku z jego autografem tutaj... Jest to fajna pamiątka dla każdego fana koszykówki, myślę. No a koszulka śląska dla wrocławian i nie tylko. Także ogólnie też fajna to rzecz. Jest but, w którym skakałem na konkursie w Sadu w Monachium i wygrałem ten konkurs, także macie mojego buta z autografem koszara. Jeśli mam nadzieję, że podobał się ten materiał, jeśli tak, to zostawcie łapę w górę, suba i do następnego. Trenujcie ciężko, pozdrawiam. Grabo i... Basia. Elo.